You're not going to believe this, Walker. The Cabal's central leaders have contacted us for help. Their alien race is attacking the town on the Habitation Island. It's already totally overrun the leisure zones. Witam wszystkich ponownie. Tu znowu pojawia się tam, a to jest dalszy ciąg Jose Waters, Antilles Rising. Don't expect me to shed any tears for them, Church. If they're stupid enough to play God, then let them reap the consequences of their actions. Let's move out. We can clear the island when the species have destroyed them. Walker, Walker, jesteś bez Walker, serca. If we help them, they'll give us all we need to destroy the species permanently. Although they're attacking this island, they're not isolated here. They've already evolved, moved on, exceeded their design, and learned how to fight for their own survival. Dozens of alien carryalls are already moving troops further south. Walker, the Cabal never gave the species the ability to fly. They were to be a land-based force, delivered by fakes, UFOs, flying saucers. The flyers we saw when we were getting the convoy out of the island were an evolution. The species adapting and creating to its own design. And now, the pre-programmed genetic triggers. The on-off switches aren't working. Szykują się kłopoty. So we have to help them. They drag us back from civilization and pull us through hell, and when it all comes to the end, we have to help them. What do we need to do, Church? Captain, stop the aliens destroying that town and eradicate any trace of them from the island. If we're successful, we'll receive no fight from the Cabal when we approach Island Zero, and they'll give us all the help we need to put an end to this. Minitech have also finished work on the recharge unit. It's available for building immediately. Out. No to jest istny punkt zwrotny w tej grze. Okej, dobra. Ta misja będzie znacznie szybsza od poprzedniej. Co nie oznacza, że będzie pozbawiona akcji. Nie, wręcz będzie napakowana całą akcję. Można by powiedzieć, że to chyba najbardziej napakowana akcja misja w grze. Ale dobra, nieważne. Pierwsze skonstruuję sobie jednego skaraba. Z przetwórnią. Kto dzisiaj będzie? Kroker, ty to lubisz. Unit complete. Kroker on bay one. Po drugie, dostaliśmy nowy moduł do instalowania, nazywa się doładowanie. Jak to działa? Zwiększa możliwości ofensywne pojazdu, zwiększając jego szybkość regenerowania pocisków. Więc my doładujemy longbow. I tak skonstruowany pojazd będzie szybciej regenerował pociski, dzięki czemu będzie mógł szybciej zalewać przeciwnika kolejnymi pociskami. W przypadku skalpela natomiast zwiększa to siłę skalpela, jak widzicie. Chyba tak samo też to działa w przypadku Firestorma. No, dokładnie. Bardzo przydatny moduł. Będziemy go często używać. Dobra, ale na razie poczekamy. I wyjdziemy. The town is to the east. Fortify yourself there before pushing west towards the aliens. Powinien się odezwać tutaj przez radio jeszcze Cabal, mówiąc o tym, że mają dostępny nowy pojazd, modyfikację Salamandra, tego którego im ukradliśmy, ale najwyraźniej coś się zbugowało i się nie odezwał. Powiem wam, iż jest to bardzo potężna modyfikacja i... No i cóż. To będzie mój pierwszy pojazd, jaki skonstruuję. Na razie nie opłaca się wydawać energii na cokolwiek innego. Przy okazji słyszymy też... nawoływania Cabala przez radio. Będziemy słyszeć przez całą misję. Dobra, Kroker, co ty zrobisz? Przejdziesz się tutaj. Skanerujesz wszystkie pojazdy. A potem zobaczymy. Okej, dobra, zobaczmy ten nowy pojazd. Jest to... Shark. Zobaczcie, jaki zgrabny. Niestety ma trochę mniej możliwości rozbudowy niż Phoenix. W
Phoenix ma 8 slotów, Shark ma tylko 8. Znaczy tylko 6. Ale za to ma inną bardzo fajną rzecz, za którą za chwilę zobaczycie. Dzięki której nie trzeba do niego właściwie ładować żadnych modułów zwiększających obrażenia. Kto dzisiaj poleci? Lazar, jesteś za mało doświadczony. Może dajmy kogoś, kto się zna na robocie. Chyba nie. Dobra, Borden. Vehicle ready. Borden on bay one. Otóż Shark ma podwójne wieżyczki. To pierwszy pojazd w grze. Już możecie na to tutaj zauważyć, iż ma on podwójne wieżyczki skalpela oraz longbowa. Inne bronie pozostają chyba bez zmiany. Nie, jeszcze Firestorm ma podwójne wieżyczki. Tak, czyli Firestorm, skalpel i longbow mają podwójne wieżyczki. Następny pojazd, który dostaniemy w grze, również będzie miał podwójne wieżyczki. No cóż, to zaznaczę. Po prostu zwiększona dwukrotnie siła ognia, więc nic więcej to trzeba mówić. Dzięki temu praktycznie nie trzeba mu dawać jakichkolwiek zespołów zwiększających obrażenia, a i tak będzie świetnie sobie dawał radę. Dobra, stawimy Borden tutaj. Tutaj gdzieś się tłucze Kabal z obcymi, ale my na razie nie chcemy się tam zbliżać. Dobra, druga rzecz, jaką zrobimy, to skonstruujemy drugiego Skaraba. Koniec, tak ty. Ponieważ w tej grze potrzebujemy dużo surowców i potrzebujemy ich szybko. Jeszcze nie. Już widzicie tutaj, jak śmigają pociski tych małych... Małych lataczy. Nie chcę się tam zbliżać. Ponieważ jeżeli zacznie się tam tłuc, cały złom będzie tutaj, z daleka od głównej bazy. A ja chcę, żeby oni się tutaj trochę zbliżyli, żeby tutaj będę ich wtedy rozgniatał nowym szarkiem. I wtedy moje skaraby będą miały znacznie bliżej do surowców, kiedy już wjadę tutaj. Okej, dobra. Tutaj jesteś. Roger that. Tutaj sobie się poskawędrujesz. This is Croker. What can I do for you? Ty natomiast przyjedziesz się tutaj. Okay, sir. Will do. Okay, sir. Will do. I tutaj. Okay, sir. Full strength falling. A Shark będzie tutaj bronił. Drugim pojazdem, który chcę zbudować, będzie Patton z Warhammerem. Dam mu jeden pancerz również i powiedzmy jedno doładowanie. To jest dosyć spory koszt, ale będzie tu kroczyło na nas sporo jednostek lądowych, a więc Patton może się bardzo przydać. No te samochody mają całkiem sporo energii, więc na razie mamy całkiem zabezpieczony przepływ surowców. Biją się oni tam cały czas, ale nie widać, żeby jacyś tutaj przybywali do bazy, więc muszą sobie jako tako dawać radę. Nie będę im pomagał w takim razie. Byście mieli, tam w środku jest całkiem sporo pieku. A kiedy nasze jednostki zbliżą się do obcych, to obcy praktycznie tracą zainteresowanie Kabalem i zaczynają strzelać w nas. Więc dobrze jest, dopóki Kabal daje sobie radę, to zostawić sprawę w ich ręce i nie patoczyć się do tego. Tym bardziej, jak mówiłem, chciałem, żeby tutaj się trochę zbliżyli. Żeby miał łatwiej potem z dostawami surowców. Okej, MacPit tutaj. I zbudujemy sobie tego Warhammera. Warhammer i Napatan. Okej, tak.
Unit complete. Patton on B1. I have them on radar base. I'm taking hostile fire. Pick up successful. Dobra, już zaczynają się trochę zbliżać, jak widać. Four legger coming this way. Okej, dobra. Czas się już zanieść do roboty. Wziąłem jako pierwszy Shark, ponieważ jak widzicie ma bardzo przystępną siłę ogniową. Jesteś już... Nie, dopiero lecisz. To dobra, jak on zacznie z nich strzelać, to powinno się całkiem tam rozrzeć. Dobra, ma bardzo przystępną siłę ogniową. Znacznie lepszą niż Phoenix, nawet z modułem do ładowania. To może nim całkiem nieźle robić uniki przed tymi dziadostwami. A nasze pierwsze jednostki tej misji muszą być tak... Tak bardzo... Jak to słowo? Opłacalne jak się da, powiedzmy. Jak widzicie, tylko zbliżam się do tych pełzaczy. Nie natychmiast zwracają się do mnie, zaczynają do mnie strzelać. Dobra, moją kolejną jednostką będzie Phoenix. Dwie osłony. Pancerz jeden, i tak rzadko z pancerza korzystamy. I doładowanie z longbowem Ransom. To 4700 kosztuje. Ale opłaca się. Będzie się opłacało? Dobra. Ty, Crocker, tutaj się przyjedziesz. Potem jeszcze tutaj. A Korlef, jak tutaj wszystko zbierze, będzie powoli wychodziła naprzód. I powinniśmy jako taką sobie dać warto. I tam latacze. Te wciski latacze mają ogromny zasięg. Czasami się nawet zdarzało, że tutaj bili się, strzelały i pociski trafiały w Anteusa. Wierzcie mi, tak się zdarza. No, strzelasz do mnie. To są tak zwane czołgi obcych. One to te budynka, które wyłażą z tych fabryki i czołgów. Okay. Najbardziej wkurzające w tej misji będą jak zwykle latacze. Dobra, patrzymy dalej. 4700. Co ci tam atakuje? Gdzie ty jesteś? A to nie ma aż tak dużego zasięgu. Jak się... Medium flyer on radar. Negative, sir. Spend wisely. 3900. This is Patton. Roger that. Dobra, na razie utrzymamy może pozycję. Small bug flying in. Small bug. Gdzie? Tam. Attacking hostile unit. I have them on radar. Reinforcements required. Returning to base. Podwójne wyrzutnie Stingerów też całkiem nieźle radzą sobie z latającym. Dobra, mamy już. Surowce rosną nam całkiem ładnie, więc idzie na razie całkiem nieźle. Potrzebuję 4750, czyli jeszcze 50 jednostek energii. Przejmuję cały czas ręczną kontrolę nad Sharkiem, ponieważ boty
całkiem kiepsko sobie robię walkę z tym, z robieniem uników. W ten sposób mogę całkiem ograniczyć obrażenia, które otrzymuję od ataków. Proszę, co blisko. Jeżeli się nie mylę, to nie wiem. Coś nie widać, żeby dalej kabel tutaj sobie wysyłał kolejnych żołnierzy, czy nie wiem, czy my się już skończyli. Czy oni to jakoś stoją tutaj i się gapią, nie wiem. Okej. Okay. Czas na Feniksa. Vehicle ready. Ransom on Bay 1. Dawaj tutaj szybko ransom. Roger that. Borden. Już potrzebujemy twojej pomocy. Don't waste a dime of it. Attacking hostile unit. Medium flyer on radar. Patton here. I'm being engaged by the enemy. Enemy unit destroyed. Engaging the enemy. Okej, okay, powoli posuwamy się naprzód. Jak tam skawandżery? Ty masz dalej robotę. Ty potem tutaj się przejdziesz, Kolaw. Okej, okay, zdejmij tą wieżyczkę. Przydałoby się. Ponieważ tutaj oni mają całą faktorię produkcji energii. Okay, czy to wszystkie akaki w okolicy? Jest jeszcze jeden. What? Możesz się tutaj zbliżyć trochę ransom, tylko powoli. Acknowledged. Sir? Borden here. Let's clean, baby. A za to mi się powinien wojsko spodziewać. Red bug heading this way. Medium flyer on radar. This is ransom. I'm at the RV. I'm listening. Roger that. My name is Ransom. Live alive. Reinforcements urgently requested. Patton here. I'm being engaged by the enemy. Siege unit on radar. Scratch one bogey. Scavenging is complete. Area secure. Returning to base. Ransom here. Attacking. Reinforcements arrived. Enemy unit destroyed. Enemy engaged. Looking at metallurgical composition. I've been engaged by hostile units. Da. What? Okay. Korlaf już zaczyna tutaj skawędrować pierwsze zwłoki. Croker. A jemu powoli się zaczną kończyć. Roger that. A jeszcze tutaj trochę jest samochodzików, więc sobie je jeszcze troszkę pozbiera. Patton here. I'm being engaged by the enemy. We've started scavenging. Small bug flying in. Enemy unit destroyed. Okej, okay, powoli trzeba będzie niszczyć tę produkcję energii, która jest trochę stąd. O, tutaj już nawet widać pierwszy. Nie można po prostu tutaj wjechać. Wjechać szarkiem, ponieważ jak tylko tam wjedziemy, zacznie się spamić i nie chcesz. Trzeba tego nawet zaprezentować. Ransom here. Podejść tutaj ransom bliżej. Acknowledged. Borden. Here they come. The building is neutralized. Production facility on radar. Tower spawning. Właśnie, tak jak mówię. O, i tutaj się właśnie pojawiają. Sir? Sir, yes sir! Tutaj. Yes sir! Tutaj. Wszędzie. Affirmative, sir! Sir? I wierzcie mi, to są te wieże, które mocno biły. Czy może nie mocno biły, ale... O, właśnie tak, strają pociskami. Mm.
Kto, czyżby tam Kabal się werwał do środka? Dobra, te wieże potem się zniszczy. Sir, yes, sir. Roger that. Ostatnią jednostkę, którą chciałbym zbudować, to byłby kolejny Shark. Są one super wydolne. Nie, to patrz, Kabal gada. Tankuje wieżyczki. Czas na się żeby. Dobra, ile kolejny Shark by kosztował? Nie, Sentinel Shark. O, nad 3600, więc bardzo wydajny. Bardzo wydajna konstrukcja. Lazar. Lazar. To ty się przejedź. Teraz możesz powoli się trochę zbliżyć. Okej, okay. I wszystko w zasięgu wzroku, potem niszcz po kolei. A my tutaj będziemy powstrzymywać te rybale. Wieżyczki te są bardzo mocne. Chyba trochę się wycofał. Zwoleję się zregenerować jakieś tarcze. Może to tam są za bardzo się zbliżyły do bazy. Jakby ci kupowało. Temu tam małe ksiakaki. Nie, yes, sir. Lazar. Roger. I'm listening. Sir, yes, sir. Roger that. Okej, Patton ma już kolejkę do niszczenia. Patton here, hostile down. I've got AK. Orders completed. I'm in position. Helmicer cały czas on strzela. I've engaged the building. Haubica, jeżeli tak to mogę nazwać. Wiesz co, chyba wprowadzę sobie kolejnego. Nie, w sumie do skalpela bardziej pasowałby Fenix. Więc to trochę pokosztuje nas. A jak tam leci nam? Aż tu całkiem sporo. Ty już skończyłeś robotę? To przesuniesz się tutaj. I zaczniesz tutaj skarbować. Ważne jest, żeby na blisko siebie nie było dwóch skarabów, ponieważ one wtedy będą zaznaczać te same cele i praktycznie efekt będzie taki, jakbyśmy mieli cały czas tylko jednego. Więc jeżeli mamy dwa skaraby, to trzymajmy je z dala od siebie. Okej. Widzę, że już tutaj Patton pokończył robotę. Zniszczę jeszcze tego AKK dla spokoju. Potem po kolei te wieżyczki. Jak widzicie, zniszczyliśmy już im produkcję energii i ataki natychmiast zaprzestały. Dobra, więc chyba można już. Dobra, jeszcze tutaj te dwa akaki. Ale ty, Lazar, już możesz spokojnie wjeżdżać. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Jednak zrobię drugiego Sharka.
ale tym razem z Firestormem. I tarcza już nam nie będzie potrzebna do ładowania. Dobra, powiedzmy, że Madsen. Vehicle ready. Madsen on bay one. Mhm. This is Madsen. Madsen, tutaj. Okay, sir. Borden. Still exchanging fire. Dobra, zostały już tylko te AK i będzie już również Ransom wjechać do bazy. I to będzie tyle. One unit down. Negative, sir. I'm doing the housework. That was okay. Why? Thank you, son. Don't dwell on it. Order's complete. Target building under attack. Okay. Sir. Ransom, możesz wjeżdżać. A nie, cofnij. Tu jest jeszcze jeden AK. This is Patton. Affirmative, sir. Yeah, this is Ransom. A tutaj możesz już się zbliżyć. Still locked down here. Aż te budynki obcych dziwne głosy wydają. W końcu to obcy. The building is neutralized. I've engaged the building. Hey, be careful. Sir. Odsuń się, Ransom, odsuń się. Confirmed. Be careful. Wiesz co, w sumie Patton, jedź sobie stąd, już nam niczym nie pomożesz, tylko przeszkodzisz. Dobra, teraz zobaczmy, jak działa podwójny latacz płomieni. Całkiem nieźle, jak widzicie. To by tu jeszcze można sprawdzić sobie do wodzenia, to potem. Zbiorniki paliwa również. No dobra, nasi ludzie już tutaj się powoli zajmą tym wszystkim. Możecie zaobserwować, jak o ile szybciej ładuje się amunicja z modułem ładowania. Cóż, jatka była ostra, ale udało się to wszystko ogarnąć. No i od teraz takie jatki już będą chyba standardem. Widzicie, obcy lubią zalewać nas kolejnymi jednostkami. Ale na szczęście sporo też energii z siebie zostawiają. Patrzmy na nasze słodkie zwycięstwa, jak nasze jednostki dobijają budynki obcych. Scavenger. Okej. Centrum dowodzenia, jak zwykle, niezwykle silne. Możemy w sumie jak pomóc naszym chłopakom. Fire mission accepted. Chambers loaded and firing. Madsen powinien uważać. We're done. Rzadko w sumie używam pocisków Nanteusa, zwłaszcza teraz z obcymi. Jak widać, nie zadają już aż tak dużych obrażeń, a ich pole rażenia też nie jest powalające, więc można w sumie zniszczyć albo jeden budynek, albo parę tylko produkcji energii. To wcale nie robi aż tak dużego znaczenia. W sumie całkiem niezłym może pomysł może się okazać bombardowanie produkcji tych małych główienek latających. One są najbardziej wkurzające. Myślę, że nie zastosuję taką taktykę w następnej misji. Well done. Now let's move on to Island Zero. Zachowaj gotowość, kapitanie. Zmierzamy wprost na wyspę Zero.
Pewna część z was się zapyta, że przecież już byliśmy na Wyspie Zero. A to już tamto była fałszywa Wyspę Zero, zapewne pamiętacie. Była wyspa, która wyglądała identycznie jak prawdziwa Wyspa Zero, ale była jedynie nad pułapką. Teraz zmierzamy na tą faktyczną Wyspę Zero, gdzie spotkamy się z wszystkimi przywódcami Kabala. A przynajmniej taki jest plan. Zniszczenie tylko 8%? Czemu? Przecież wszystko zniszczyły. Zabitych na poziom 103. Nieźle. Borden, Korlev, Lazar, Madsen i Patton. No i jeszcze Ransom też. O, zgarnął drugą gwiazdkę. No to nie fair. On ma 210 zabitych i ma już drugie odznaczenie. Ja mam 465 i mam tylko pierwsze. Ja protestuję. Okej, okay, dobra. Małe info. CN16. Filmik, który za chwilę obejrzycie, będzie bardzo drastyczny, więc jeżeli ktoś ma wybujałą wyobrażenie bądź słaby żołądek, to niech lepiej wyłączy ten film teraz. Okej, okay, dobra. Póki co jednak dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w następnej misji, gdzie znowu będziemy walczyć z obcymi. Na razie. Here in the final chicane of sea bases are the great engines that will be put into service against the rest of the planet. The machines that will spread nanobreakers across the ocean, designed to devour at the very least the food and power-making technologies of the rest of Earth. The machines that will program dissent out of the human mind, that will incinerate pockets of resistance and reduce entire countries into puddles of protein, leaving the buildings empty for resettlement. At least, that's what we thought. The human cabal behind the chicane. The species they grew to make war for them have taken over, and unlike the cabal that grew them, they have no reason to leave anyone on Earth alive.